Aubena Grabowska W metrze obok mnie płakała dziewczyna. Ludzie litowali się nad nią. Ktoś podetknął jej chusteczkę, inny przekonywał, że jeszcze spotka kogoś, kto będzie jej wart. Uznałam, że to zły znak. Nie mogłam złapać taksówki i spóźniłam się na spotkanie rodzinne. Zaczęli beze mnie, okazując w ten sposób lekceważenie. To nie ma znaczenia. Chociaż nie widziałam ojca od lat... Za chwilę zgarnę należny po nim spadek i skończą się lata udawania, że wyszłam za bogatego człowieka, mieszkam w pałacu, a na spotkanie przyjechałam limuzyną. Nienawidziłam go za to, co mi zrobił. Wysmarzył się w piekle. Długo cię nie było, powiedziała moja głupia szwagierka. To my opiekowaliśmy się dziadkiem, dodała jej córka jeszcze brzydsza i głupsza od matki. Długo chorował, wtrąciła jedna z ciotek. Ale restaurację zostawił tobie, powiedział wuj, i wszystkie pieniądze. Ale w jego głosie nie było zazdrości, której oczekiwałam. Akpina. Ile? zapytałam, siląc się na spokój. Zobaczyłam jedynie uśmieszki. Zacisnęłam ręce w pięści. Zapłacicie mi za to.